Co mówi Biblia o grzechach ciężkich i lekkich? Generalnie w Biblii jest wiele grzechów, w Starym Testamencie są różne kary za różne grzechy. Z kolei w liście Jakuba piszemy, że jeden grzech to tak jakby złamanie całego prawa. Więc widzimy, że Bóg jest święty, człowiek jest grzesznikiem. Widzimy, że Bóg jest święty i grzesznik nie może stanąć przed jego tronem, ale o tym mówiłem w innych filmach. Natomiast w Biblii nie widzimy czegoś takiego. Co naucza Kościół Rzymsko-Katolicki, że są pewne grzechy, tak zwane lekkie, i można je popełnić kilka razy. Nie, Bóg jest święty. Żaden grzesznik nie może stanąć przed jego tronem, więc bądźcie ostrożni, uważajcie, czytajcie słowo Boże, sprawdzajcie wszystkie nauki zasłyszane od ludzi, aby nie przegapić swojego zbawienia. To Biblia mówi o tym, czy spożywanie komunii, Eucharystii w Kościele rzymskokatolickim jest konieczne do zbawienia. Tak naucza Kościół rzymski, a co mówi na ten temat Słowo Boże. Kościół rzymski bierze fragment z szóstego rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne Kościół rzymski mówi to chodzi o spożywanie komunii. Ale kiedy popatrzymy na inne fragmenty Ewangeliana, choćby na trzeci rozdział, kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem, Pan Jezus mówi: "A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby był wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w niego wierzy, był zbawiony". Widzimy, że w Biblii, w wielu, w wielu miejscach jest ta sama informacja: zbawienie jest z wiary, nie z uczynków. Żaden tak zwany sakrament nie da ci życia wiecznego. Da ci zbawcza wiara, wiara, czyli zaufanie i posłuszeństwo Bogu. Co Biblia mówi o tym, czy rozwodnicy mogą przystępować do Komunii Świętej? Biblia nic o tym nie mówi, ponieważ Biblia nie kładzie tak dużego nacisku. Na przyjmowanie komunii i nie mówi o tym, co mówi Kościół Rzymski na temat tej komunii. To bardzo ważne, nagrywałem o tym wiele filmów, zaglądnij tam i zobacz. Kościół Rzymski twierdzi, że nasze zbawienie zależy od tego, czy żyjemy bezgrzesznie, czy przystępujemy do sakramentów, czy mamy tak zwaną łaskę uświęcającą, którą można. Po zgrzeszeniu odzyskać tylko przez wyznanie grzechów w księdzu. Biblia mówi zupełnie coś innego. Biblia wzywa każdego człowieka do tego, aby odwrócił się od swoich grzechów, aby nie grzeszył, aby uwierzył w Jezusa Chrystusa. I to ta zbawcza wiara zapewnia nam zbawienie, nie obrzędy. Zachęcam, sprawdź w Biblii. Co Biblia mówi o wniebowzięciu Marii? Możecie to zaskoczyć, ale Biblia nic nie mówi. Dlaczego nagrywam więc ten filmik? Bo kilka lat temu rozmawiałem z pewnym znajomym o różnych naukach kościoła rzymskokatolickiego, które są niezgodne ze Słowem Bożym i których nie ma w Słowie Bożym. On był przekonany o tym, że wniebowzięcie Marii jest opisane w Słowie Bożym. Dlatego jest tak ważne, abyśmy czytali Słowo Boże i sprawdzali wszystko, co usłyszymy w kościele rzymskokatolickim, ale też od pastorów, może od jakichś duchownych, prawosławnych, bo często ci ludzie nie znają słowa albo nauczają niezgodnie ze Słowem. Dlatego zachęcam Cię, zacznij sam, zacznij sama czytać, bo gra toczy się o Twoje zbawienie. Musisz wiedzieć, co Bóg do nas powiedział. Bo ludzie często fałszują słowo Boże. Co Biblia mówi o czyściu? Kościół rzymsko-katolicki stworzył bardzo rozbudowaną doktrynę o czyściu. Nawet w tej doktrynie, która jest niebiblijną doktryną, Nauka kościoła rzymskiego jest jednoznaczna. Jeżeli ktoś ma jakikolwiek grzech ciężki, to w momencie śmierci trafia do piekła. Ludzie często myślą, że nikogo nie zabiłem, nie zrobiłem złych rzeczy, więc trafię do czyśćca, ale nawet według nauki rzymskiej nie trafisz do czyśćca, tylko raczej do piekła. A co Biblia na ten temat mówi? Biblia mówi, że są tylko dwa stany po śmierci: niebo lub piekło. Ci, którzy odwrócili się od swoich grzechów, pokutowali, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ci ludzie trafią do nieba. Ci, którzy nie chcieli uwierzyć i żyli w swoich grzechach, trafią do piekła. Piekle są męki wieczne, dlatego nie chcemy, jako chrześcijanie, by ktokolwiek trafił do piekła. Co Biblia mówi o pogrzebie, śmierci i modlitwie za zmarłych? W słowie Bożym czytamy, a jak ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Widzimy, że człowiek na koniec swojego ziemskiego życia, gdy umiera, staje przed Bogiem, jest osądzony, nie z tego, ile zrobił dobrych rzeczy, a ile złych, ale z tego, czy wierzył w Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy odwracają się od swoich grzechów i wierzą w Jezusa Chrystusa, to ludzie, których Biblia nazywa zbawionymi, uratowanymi od kary wiecznej. Pamiętajmy jednak, że Wiara w Jezusa Chrystusa to nie jest intelektualne uznanie. Okej, okay, być może On był Synem Bożym. Biblijna wiara to zaufanie Jezusowi Chrystusowi i posłuszeństwo. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy czytali Słowo Boże, abyśmy według Niego żyli. Dlatego też modlitwy za zmarłych są tak naprawdę bez sensu, ponieważ nasze modlitwy nie są w stanie zmienić tego, czy oni uwierzyli, czy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa.